6 listopada 1919 roku na łącznym posiedzeniu Royal Society, Royal Astronomical Society w Londynie przedstawiono wyniki obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca. Wróciły dwie ekspedycje, jedna do Afryki Zachodniej, druga do Brazylii i potwierdziły, pokazano fotografie, na których potwierdzono przewidywania ogólnej teorii względności, mianowicie, że światło zagina się wokół mas ciężkich, a na pewno Słońce jest masą ciężką, więc jeżeli zasłonić Słońce, a do tego służył Księżyc, to można zaobserwować, tak Einstein uważał, ugięcie światła, podał nawet wartość kątową i fotografie, które w ostatniej chwili tylko się udały, dlatego że ja mówię o wyprawie Eddingtona, o której czytałem więcej. W każdym razie podczas zaćmienia Słońce było, nie było widoczne, były chmury po prostu i w ostatniej chwili jednak chmury odsłoniły Słońce, znaczy tam, gdzie było Słońce i można było wykonać fotografię. Dosłownie na to były minuty tylko. Zaćmienie się skończyło. No w każdym razie na tym łącznym posiedzeniu tych dwóch wielkich instytucji brytyjskich przedstawiono wyniki i Eddington Thompson, który był przewodniczącym Royal Society, były noblista, ogłosił, że teoria względności się potwierdziła. Niestety nie wszyscy byli do tego przekonani, ale w każdym razie na tym posiedzeniu uznano, że teoria względności się potwierdziła. Einstein z dnia na dzień stał się sławnym człowiekiem, co jest też bardzo rzadkie wśród naukowców, żeby nawet słyszeliśmy dzisiaj o bardzo ważnych odkryciach, ale nie wiem, czy człowiek z ulicy zna wszystkie trzy nazwiska, o których była mowa, ale nazwisko Einsteina było znane dosłownie wszystkim po kilku tygodniach, bo prasa tak się rozpisała na ten temat. Są spekulacje, czy rzeczywiście chodziło tylko o potwierdzenie abstrakcyjnej dosyć teorii, czy też były inne powody, dla których Einstein z dnia na dzień stał się sławnym człowiekiem. Uważa się, że były inne powody. Po prostu ludzie byli tak zmęczeni nienawiścią, wojną i tym wszystkim, co przyniosła I wojna światowa, że uznali, że to jest coś nowego, że to jest jakaś nadzieja, że niemiecki uczony sformułował teorię, która została potwierdzona przez brytyjskich uczonych, więc to jest coś w rodzaju współpracy, bo nie było w ogóle właściwie współpracy między Niemcami i Anglikami w 19 roku czy 20. I że to jest jakaś nadzieja dla Europy. No faktem jest, że już bardzo niezręcznym faktem było to, że Einstein nie miał Nagrody Nobla. Mało rekomendacji przychodziło z Niemiec, ale po 19 roku, już po tym wielkim wydarzeniu, świat nauki niemieckiej się podzielił. Byli konserwatyści, czy ultraprawicowcy właściwie, którzy w dalszym ciągu nienawidzili Einsteina, który miał poglądy lewicowe i nie był typowym profesorem niemieckim, tylko raczej by pasował do Cambridge, uważam. Natomiast jednak część tego establishmentu berlińskiego zaczął odczuwać dumę, że ich człowiek jednak okazał się najlepszy i rekomendacje zaczęły również przychodzić z Niemiec. No ale niestety Stark i Lenard, którzy nie rozumieli teorii względności, ustanowili nowe towarzystwo, wrogie w stosunku do niemieckiego towarzystwa fizycznego, takie towarzystwo właściwie przeciwko teorii względności. I powstawało mnóstwo książek, prac udowadniających, że teoria względności jest niesłuszna. Setki może, to też trudno sobie w tej chwili wyobrazić, aczkolwiek w Polsce mieliśmy coś takiego chyba 40 lat temu. Polska pod tym względem była trochę opóźniona, ale w każdym razie pierwsza fala prac udowadniających, że teoria względności jest nieprawdziwa, była rzeczywiście potężna. No i Einstein się tym świetnie bawił, przychodził na posiedzenia naukowe, na których wygłaszano tezy o nieprawdziwości teorii względności, bawił się doskonale. Powiedział kiedyś dziennikarzowi, że gdyby moja teoria była nieprawdziwa, to wystarczyłaby jedna praca, żeby ją obalić. Po listopadzie 19 roku Einstein otrzymywał już mnóstwo nominacji. W 20 roku otrzymał nominacje od Bohra, Kamerlinga Onza, Zeemana, Lorenza, czyli od największych sław.
Ale komitet w osobie Arrheniusa, o którym już mówiliśmy, stanął na stanowisku, że fotografie zaćmień Słońca są zbyt niedokładne i obarczone zbyt dużym błędem. Obecnie się tak nie uważa. Nawet te fotografie czasem są reprodukowane w podręcznikach. Wydaje się, że jednak widać ten efekt. No ale komitet zgodził się z tym poglądem i jeszcze cytowano negatywne opinie Lenarda. Po prostu malutka fizyka szwedzka była zbyt daleko od nauki światowej, żeby mieć niezależne zdanie. W 21 roku znów lawina nominacji, porównywano Einsteina już do Newtona. Planck i Warburg, czyli berlińscy profesorowie, też go nominowali, co miało ogromne znaczenie. I wynik głosowania był 14 nominacji na 32 nominacje wtedy przyszło. Czyli prawie połowa to były nominacje Einsteina. Bardzo rzadko się zdarzało w tym wczesnym okresie, żeby jeden kandydat otrzymał prawie połowę wszystkich nominacji. Na ogół to było bardzo rozdrobnione. No ale opozycja nacjonalistyczna była bardzo silna w Niemczech. No i poproszono akademika Gullstranda, o którym jeszcze będzie mowa też, bo potem został członkiem komitetu i bardzo długo odgrywał ogromne wpływy w tym komitecie, napisał raport. Raport był na 55 stronach, właściwie był kompromitacją nauki szwedzkiej. Napisał, że ogólna teoria względności nie może być akceptowana, ponieważ nie ma w niej mowy o Bogu. Ale nawet w Szwecji znaleźli się ludzie, którzy widzieli, że sytuacja jest absurdalna. Jeden z kolegów w komitecie publicznie wypowiedział się, że szkoda, że raport przygotował człowiek, który nie rozumie ogólnej teorii względności. Również powiedziano, że fotografie są bezwartościowe. No ale niestety autorytet Gullstranda i Arrheniusa był w Szwecji w każdym razie na tyle wystały wysoko, że komitet odrzucił kandydaturę. To był 21 rok. Jak potem zobaczymy, Einstein otrzymał nagrodę właśnie za 21 rok. Po prostu nie przyznano nagrody w 21 roku. W 22 Einstein otrzymał Nagrodę Nobla. Więc teraz dochodzimy do 22 roku, na szczęście już bardziej szczęśliwego dla kandydata. Znowuż było bardzo wiele rekomendacji dla Einsteina i na szczęście dokoptowano nowego członka Komitetu Noblowskiego. Na razie jako PO członka, a potem Osin, nazywał się Osin, to był młody człowiek, który potem został też bardzo ważnym, liczącym się członkiem komitetu. No i to był człowiek młody, który już myślał w inny sposób, może rozumiał teorię względności. W każdym razie uznał, że koniecznie Einstein musi dostać Nagrodę Nobla, że to już to, co się dzieje, jest kompromitacją dla komitetu. I wymyślił, że nagrodę powinien otrzymać dla fotoefekt. Nie za teorię względności, która miała tylu wrogów i przez niektórych uważana była za niesprawdzoną jeszcze, chociaż była sprawdzona, ale za fotoefekt, dlatego że Einstein sformułował prawo fotoefektu, które zostało potwierdzone doświadczalnie. I w Szwecji to się, i w ogóle jeżeli chodzi o Komitet Noblowski, to się bardzo liczy, jeżeli można doświadczalnie potwierdzić teorię. I pomimo, że to nie było największe osiągnięcie Einsteina, to się dało przeprowadzić. To się dało przeprowadzić i Osin również przeprowadził nagrodę dla Bohra. Za 21 rok nagrodę otrzymał Albert Einstein, a za 22 rok otrzymał Niels Bohr. Także Osin właściwie postawił sobie dwa cele. Otrzymać nagrodę dla Einsteina i otrzymać akceptację dla Bohra i dla mechaniki kwantowej. No i tu znowuż polityka też trochę zagrała, dlatego że Bohr starał się o stworzenie instytutu w Kopenhadze, dobrego instytutu, jak wiemy, ten instytut istnieje w tej chwili, ale w tym momencie Bohr starał się o fundusze, chciał założyć instytut i Szwecja to bardzo popierała. Dlaczego? Dlatego, że uczeni szwedzcy, którzy jak widzieliśmy dążyli do porozumienia między uczonymi niemieckimi i anglosaskimi, wiedzieli, że jest za wcześnie na to, żeby tłumnie Niemcy zaczęli jeździć do Stanów i odwrotnie, że jednak te rany wojenne nie zabliźniły się na tyle,
I wpadli na pomysł, żeby popierać duże, ważne instytuty w krajach neutralnych. I oczywiście takim krajem neutralnym była Dania i takim bardzo dobrym miastem, zresztą bardzo uroczym miastem, była Kopenhaga. Więc nagroda dla Bohra oczywiście była zasłużona, chodziło o uznanie dla mechaniki kwantowej, ale również chodziło o to, żeby uczeni z obydwu stron byłej barykady mogli się gdzieś spotykać. I wszystkie te czynniki, jak zawsze polityka też odgrywa pewną rolę, zagrały oraz zapał Ossina, który jak gdyby miał inne spojrzenie na to wszystko. I za 21 rok Einstein otrzymał nagrodę za fotoefekt, a Bohr otrzymał za model atomu. Za nagrodę za rok bieżący, za 22, obie pełne nagrody, niepodzielone, zostały przyznane w 22 roku. No i w międzyczasie Lenard i Stark posunęli się za daleko, dlatego że napisali wulgarny artykuł w prasie szwedzkiej zresztą, może w niemieckiej też pisali, przeciwko Einsteinowi, nawet używano argumentów rasowych. I to już, on się posunął za daleko i oni obaj, przepraszam, Stark i Lenard, posunęli się za daleko i zrazili do siebie nawet tych, którzy przedtem nie popierali Einsteina. Uznano, że to jest już tak wulgarne, że oni nie chcą się z tym solidaryzować. W Szwecji to samo. Gazeta szwedzka co prawda zamieściła artykuł, ale redaktor też był trochę zgorszony. Krótko mówiąc, Einstein miał dzięki temu artykułowi już miał za sobą większość profesorów niemieckich i szwedzkich. Oczywiście Akademia zatwierdziła wybór komitetu, natomiast zawiadomiono Einsteina, który był w drodze do Japonii, gdy się dowiedział o Nagrodzie Nobla, zawiadomiono go, że nie wolno mówić o teorii względności, gdy będzie przyjmował nagrodę. Zakaz dla Einsteina był mało ważny, dlatego że pół roku później, co prawda już po rozdaniu Nagród Nobla, bo w czerwcu następnego roku przypłynął do Göteborga, gdzie było posiedzenie naukowe, nauki nordyckiej czy coś takiego. I Einstein otrzymał nagrodę i miał okazję wygłosić swoje przemówienie noblowskie. Oczywiście o czym mówił? O teorii względności. Morris Wilkins, który pracował nad bombą atomową, powrócił do Anglii, do Wielkiej Brytanii i założył laboratorium badania DNA w Londynie. Zaprosił do laboratorium młodą fizyczkę Rosalind Franklin, która była specjalistką od badania struktury między innymi DNA, w ogóle molekuł przy pomocy promieni X. W międzyczasie Amerykanin Watson poznał Wilkinsa we Włoszech na konferencji i poprosił go, czy mógłby go przyjąć do laboratorium. No ale Wilkins odmówił, nie widział potrzeby zatrudniania tego Amerykanina. I w końcu Watson wylądował w Cambridge, gdzie współpracował z Crickiem. Crick był uważany za nieudacznika, miał już 35 lat i żadnych ważnych osiągnięć naukowych i chciano go zwolnić z pracy. Wtedy jego szefem był Bragg, noblista, który był szefem laboratorium. No ale jeszcze jakoś uznał, że jeszcze przez rok można się przepatrzeć, co ten Crick robi, może nie jest taki głupi. No i Watson, Crick i Watson opracowali model teoretyczny DNA. Oczywiście nie zupełnie samodzielnie, dlatego że razem z nimi pracował syn Paulinga, a Pauling też w Stanach pracował nad DNA i donosił synowi o wszystkich najnowszych osiągnięciach. Także wiedzieli, co się dzieje w Stanach. I oczywiście jeździli do Londynu, do Wilkinsa, rozmawiali z Wilkinsem i z Jocelyn Franklin, także wiedzieli, co się dzieje w Londynie. Niemniej jest to zdumiewające, że ci fizycy potrafili skonstruować model DNA, który był prawidłowy. Skonstruowali go, jak Państwo wiedzą, zapewne przy pomocy drutu i klocek, ale model się sprawdził, to jest najważniejsze. Początkowo Pauling uważał, że DNA składa się z
z trzech spiral, jak wiemy, składa się z dwóch spiral. Natomiast Crick i Watson byli świadomi tego dzięki temu, że syn Paulinga był ich kolegą i nawet próbowali, może się uda pogodzić model trzech spiral z tym, co oni wydedukowali już, no ale nie udało się i w końcu wpadli na to, że to są dwie spirale, ale oczywiście to nie wystarczy, trzeba również poustawiać te molekuły na gałęziach spiral. No i osobą, która potwierdziła to wszystko, oczywiście był Wilkins, ale również Franklin. Franklin zrobiła zdjęcie DNA w promieniach X, które potwierdzało strukturę podwójnej spirali. I tu mamy paradoks niesamowity, dlatego że Franklin uważała, że to nie może być podwójna spirala i schowała zdjęcie do szuflady. Nie, była osobą bardzo trudną. Na przykład Wilkins, jak miał z nią rozmawiać, to był prawie że chory. Była wybuchowa, nieprzyjemna, no ale faktem jest, że to ona wykonała zdjęcie, na którym było widać, że to jest podwójna spirala. Tylko że tego zdjęcia nie pokazała nikomu. Stypendium jej się skończyło, wyjechała z laboratorium i przy sprzątaniu znaleziono w jej szufladzie to zdjęcie. Oczywiście natychmiast zawiadomiono przyjaciół z Cambridge, Cricka i Watsona, że jest zdjęcie, które potwierdza ich odkrycie. I ukazały się bardzo szybko, Bragg użył swojej protekcji. To nie jest tak, że wszystkie prace przechodzą przez recenzentów, tak jak się wydaje. Bragg użył protekcji i natychmiast w Nature ukazały się trzy prace, z których pierwsza to jest ta słynna, może najsłynniejsza praca w ogóle XX wieku, gdzie opisali strukturę DNA i nawet zamieścili rysunek, pierwszy rysunek podwójnej spirali. Następnie była praca, której współautorem był Wilkins i trzecia praca, w której współautorem była Jocelyn Franklin. No ale praca Cricka i Watsona była bardzo czytelna i jest ogólnie znana. Każdy inteligentny, wykształcony człowiek wie, że Crick i Watson odkryli strukturę DNA i prawdopodobnie wie, że opublikowali wyniki w Nature. Natomiast pozostałe dwie prace były mało czytelne. A poza tym całą trójkę prac opublikowano jako jedną wielką pracę. Jeżeli ktoś zamawiał preprint, to dostawał wszystkie trzy prace. Uznano, że to są trzy prace, żeby i data była jedna. Chodziło o to, żeby jednak nikt nie miał priorytetu. No ale nie można umieścić w piśmie trzech prac tak, żeby zupełnie nie było kolejności. To jest chyba niemożliwe. Crick i Watson, Watson napisał książkę o The Double Helix, którą może niektórzy z Państwa znają. I bardzo nieprzychylnie napisał o Franklin. Tak samo Crick zawsze wypowiadał się bardzo nieprzychylnie o niej. Faktem jest, że gdyby żyła dostatecznie długo, to na pewno Komitet Nagród Noblowskich miałby ogromny problem z przyznaniem nagrody, bo się przyznaje tylko do trzech osób otrzymuje Nagrodę Nobla, a to były cztery osoby. Ale Franklin umarła na raka i zaraz potem przyznano trzem osobom Nagrodę Nobla. Crick, Watson i Wilkins otrzymali nagrodę z medycyny. Dziękuję bardzo.